W poprzednim filmie otrzymaliśmy taki wzór w postaci wielomianu trzeciego stopnia na sumę kwadratów pierwszych n liczb naturalnych, prawda? I tu jest układ równań na te współczynniki, który teraz rozwiążemy, no i dostaniemy jawny wzór. Może tak, to jest trzy równania na trzy niewiadome, może będziemy rozwiązywać metodą eliminacji, to znaczy wybieramy sobie jedno z równań, na przykład równanie pierwsze, wybierzemy i teraz mnożąc to równanie przez odpowiednie współczynniki, wyeliminujemy jedną ze zmiennych z pozostałych równań. No może skupię się na zmiennej c, czyli mam to pierwsze równanie, pomnożę je przez 2, bo dlatego, że tu mam 2c, czyli mnożę równanie przez 2, czyli mam tak 2a plus 2b plus 2c równe 2. Potem mam równanie drugie, które sobie przepiszę, 8a plus 4b plus 2c równe 5. No i teraz odejmę te równania stronami, no, czyli może odejmę pierwsze równanie od drugiego, czyli mam tak 8a minus 2a, czyli 6a, 4b minus 2b, czyli plus 2b, c właśnie mi się zredukuje i tu mam 5 minus 2, czyli 3. No i teraz to samo zrobię, wyeliminuję c z równania trzeciego, czyli tak pierwsze równanie pomnożę tym razem przez 3, dlatego że tu mam 3c, czyli mam 3c, może kolor zmienimy, 3c plus 3b plus 3a równe 3, no i mam równanie trzecie, to zielone, 3c plus 9b plus 27a jest równe 14. Teraz odejmuję znowuż, odejmuję pierwsze równanie od drugiego, c nie będzie, 9b minus 3b, czyli 6b i 27a minus 3a to jest plus 24a i 14 minus 3 to jest 11. No dobrze, teraz widzę, tu mam 6b, tu mam 2b, aha, czyli jeżeli to równanie sobie pomnożę przez 3, i odejmę to mi obliczę w ten sposób a. Czyli teraz to równanie mnożę przez 3. Czyli mam tak 6b plus 3 razy 6, 18a równa się 3 razy 3, czyli 9. Tak? Teraz mogę odjąć te równania stronami. B mi się redukuje i mam tak 6a, 24 minus 18, czyli 6, równa się 11 minus 9, czyli 2. Dzielę przez 6, czyli otrzymuję, może tutaj będę pisał, a równe 1 trzecia. No, mając a równe 1 trzecia, użyję sobie tego równania do obliczenia b, czyli tak 6 razy 1 trzecia plus 2b jest równe 3. 6 razy 1 trzecia to jest 2, czyli 2 plus 2b jest równe 3. Odejmuję od obu stron 2, czyli mam 2b równe 1, zatem b równe 1 druga. Czyli b jest równe 1 druga. Mając a i b, obliczam sobie c z równania numer 1, czyli mam c jest 1 minus a minus b, czyli to jest 1 minus 1 trzecia minus 1 druga. Czyli co? Wspólny mianownik jest 6, czyli 6 minus 2 minus 3 przez 6. No i to jest 1 szósta, czyli c jest równe 1 szósta. Zatem nasz wzór f od n, czyli ostatecznie otrzymujemy następujący wzór na sumę tych kwadratów. Może tutaj go zapiszmy. F od n równa się 1 trzecia n do trzeciej plus 1 druga n kwadrat plus 1 szósta n. No i może sprawdźmy jeszcze, prawda, f od 4, tu jeszcze mieliśmy policzone, f od 4, ile nasz wzór da. To jest 1 trzecia razy 4 do trzeciej to jest 64 plus 1 druga razy 4 do kwadratu, czyli 16 plus 1 szósta razy 4. No dobrze, czyli to jest tak, 16 drugich to jest 8 i tu mamy plus 64 trzecie,
plus 4 szóste to jest 2 trzecie, czyli to jest 66, czyli to jest 8 plus 66 trzecich, czyli 8 plus 22, czyli 30. No więc się zgadza. I to jest właśnie wzór na sumę od 1, suma kwadratów pierwszych n liczb naturalnych. No i teraz, jeżeli chcemy na przykład obliczyć sumę kwadratów pierwszych 100 liczb naturalnych, no to tutaj wstawiamy n równe 100, no i dosyć szybko otrzymujemy wynik.